Witajcie kochani, tarot Eli Elauniewska przed pełnią w Pannie, która jest oczywiście momentem opozycji świateł, a więc taka kulminacja, no, będzie emocjonująca jak zawsze w takiej sytuacji, ale też przez to, że w ogóle Słońce jest w rybach. W rybach, które są miękkie, wrażliwe. Tutaj dochodzi do głosu intuicja. Tutaj być może jesteśmy pełni wizji, jesteśmy uwrażliwieni na inną stronę nas i w ogóle życia. Zauważamy wszystko teraz troszeczkę inaczej. Przez pryzmat właśnie wnętrza, tego co czujemy, tego co czują inni. A Księżyc w Pannie stara się to jakoś nazwać, uporządkować, znaleźć rozwiązanie, jeżeli widzimy jakąś trudność. A myślę, że powrócą jakieś sprawy niedokończone, niezałatwione, bo w ogóle oczywiście ryby są ostatni w zodiaku i tam, gdzie jest Słońce, tam jest taka skumulowana energia, żeby właśnie coś sklamrować, zamknąć. To właśnie będziemy teraz skupieni na tym, bo Panna jest mocno skupiona, żeby móc coś doprecyzować, żeby móc zauważyć coś, czego dotąd być może jeszcze nie widzieliśmy, dlaczego coś nie działa. Bo też w tych rybach mamy wiele planet. Między innymi tam jest Saturn. Saturn to jest taki wymagający nauczyciel. To jest czas. To są ograniczenia, które na coś nam nie pozwalają. To są właśnie powroty jakichś spraw z przeszłości, które trzeba będzie jednak zauważyć, którym trzeba będzie poświęcić uwagę. I właśnie ten Księżyc w Pannie będzie tak uważny, będzie właśnie taki precyzyjny, będzie starał się w nas coś poukładać, uporządkować. I właśnie myślę, że taki naprawczy trochę charakter ma ta pełnia. To znaczy właśnie, żeby zauważyć, dlaczego coś nie działa i też nie obwiniać innych, całego świata za to, że coś nam nie wychodzi, tylko żeby właśnie poszukać tej przyczyny, nie oczywiście winy w nas samych, też może mieć takie inklinacje, bo Panna jest krytyczna, ale nie po to, żeby siebie krytykować i tłamsić, tylko po to, żeby odnajdując ten klucz do czegoś, do rozwiązania jakiejś sprawy, żeby właśnie odkodować to, żeby znaleźć przyczynę i żeby móc ją usunąć. Więc właśnie mając jakiś problem do przeskoczenia, czy w materii, czy w jakimś naszym działaniu, czy w relacji, spróbujmy odszukać czegoś w sobie, co w nas nie działa albo nas hamuje na coś, żeby zadziałało. I jak to zobaczymy, a temu właśnie służy, temu zobaczeniu wewnątrz, to będziemy już umieli sprawniej przez to przejść. Jak gdyby to odhaczymy, bo to tylko chyba właśnie w tym momencie, kiedy coś sobie uświadamiamy, możemy zniwelować, możemy odpuścić, uwolnić. A właśnie Księżyc to jest to, co w nas czujące, wrażliwe, drażliwe. To są emocje. I myślę, że będąc w przestrzeni trzeciego domu, to właśnie to jest taka wartka komunikacja pomiędzy nami,
być może tym, co w głowie, tym, co jest takie logiczne, rozumowe, a pomiędzy tym, co jest w sercu, w duszy. I ta koherentność pomoże nam w uwidzeniu czegoś w pełni i być może właśnie w dokonaniu jakiegoś podsumowania, w zobaczeniu też w szczegółach, w analizie czegoś, bo w tym właśnie jest dobra Panna, w takim precyzyjnym nazwaniu czegoś, co pomoże nam w zakończeniu, w naprawieniu, w dokonaniu, żeby móc właśnie no, zrobić w sobie jakiś taki porządek, poszufladkować coś, żeby móc pójść dalej. Więc taka naprawcza pełnia. Myślę, że naprawiając coś w sobie, uzdrawiając coś, możemy uzdrowić też coś wokół siebie, na zewnątrz siebie, właśnie w tym porozumieniu z materią, w porozumieniu z innymi, a więc w relacjach. Myślę, że bardzo dobry czas, żeby nawet w takim trudnym jakimś reagowaniu na coś, co przychodzi, zobaczyć właśnie, dlaczego tak reagujemy, dlaczego nam coś przeszkadza. I w tym momencie właśnie uświadomienia możemy coś naprawić. Już to jest taka samonaprawa przez świadomość tego, z czym mamy do czynienia, z czym się zmagamy. Ale oczywiście rzecz polega na samych procesowaniach, zmaganiach z traumami i tak dalej, bo myślę, że wiele jest już za nami i jesteśmy już tak zaprawieni w tym boju i w tej drodze, że ta Panna bardzo ziemska pomoże nam właśnie coś już zobaczyć, jakiś efekt tej naszej pracy, no bo zbliżamy się do końca. Ryby kończą zodiak, a więc zakończamy jakiś cykl, kończy się rybami właśnie rok astrologiczny, więc sumujemy nasze doświadczenia, wyciągamy wnioski i właśnie uzdrawiamy coś, naprawiamy, reperujemy i wtedy zaczyna klikać, działać to, co jest dla nas ważne. Bo pamiętajmy też, że całkiem niedawno, 19, spotkał się Chiron z węzłem północnym w Baranie. Węzeł północny to jest to, ku czemu idziemy, ku czemu teraz zmierzamy. A to jest w Baranie takie jestem ważna, określam siebie i myślę właśnie, że teraz to będzie takie określenie bardzo świadome naszego celu i doprecyzowanie w szczegółach tego, co możemy zrobić, żeby efektywniej, łatwiej, być może szybciej pokonać przeszkody i pójść tam, gdzie chcemy. Idziemy do czytania dla wszystkich znaków zodiaku. Mam nadzieję, że to czytanie powie nam właśnie, w jakiej dziedzinie będziemy to naprawiać, sumować, w jakiej konfiguracji to się odbędzie, właśnie co możemy zrobić, jakieś wskazówki na pewno dostaniemy i jaki będzie tego efekt, żeby właśnie zobaczenie tego efektu zachęciło nas do dalszej pracy. No i oczywiście zapraszam Was do czytań osobistych, bo one teraz mogą nam powiedzieć właśnie, co jest jeszcze niedokończone, czego trzeba dotknąć, żeby pójść dalej. No a oczywiście w marcu zaczynamy wiosnę, zaczynamy nowy rok astrologiczny, więc takie duże przemiany nas czekają, na które my oczywiście mamy osobisty wpływ. Więc jak chcemy coś zmienić, to zaczynajmy te zmiany od środka, od samych siebie. Wszystkiego dobrego. Idziemy do kart. Witajcie, drogie panny, na czytaniu, na pełni w waszym znaku.
która myślę dla Was będzie czasem bardzo aktywnych działań na rzecz budowania czegoś w sobie, znaczy jakiejś pewności siebie, przedkładania swojej racji, mówienia o tym, co jest dla Was ważne, istotne, i to dotyczy budowania rodziny, domu, więzi. Być może byłyście w jakimś dużym ruchu, który powodował, że nie miałyście, drogie panny, takiego wglądu w to, co się dzieje w waszym domu. A teraz to tutaj właśnie trzeba coś naprawić. I to są relacje rodzinne, które są w jakiś sposób niepoukładane, bo większość spraw dźwigacie sami. I myślę właśnie, że tutaj będziecie mówić o tym głośno, bo zauważycie, że to nie jest tylko kwestia obciążenia Was nadmiernego czymś, ale też taki brak swobody w tym, co już macie, przez to, że jesteście tym za bardzo przemęczeni, bo macie zbyt dużo może obowiązków, wszystko spoczywa na Was, ale też ta odpowiedzialność, którą Wy bierzecie za wszystkich uczestników Waszego rodzinnego życia, odbiera im możliwość współdecydowania albo współorganizowania, współodpowiedzialności, czyli też dokładania się energetycznie i finansowo, na przykład do tworzenia czegoś razem. To znaczy, tutaj czuję, że jest zbyt dużo na Was powieszone zadań, właśnie tej odpowiedzialności. Jest to już za trudne, żeby to dalej dźwigać. I tu właśnie będzie naprawianie tych układów poprzez może taki trochę rozpad, głośne wypowiedzenie czegoś. Tutaj są takie smoki, które wieją ogniem. I myślę, że właśnie, że to będzie taka smocza rozmowa, takie trochę ogniste temperamenty. Tutaj dadzą o sobie znać. Tutaj nie można jakby dalej tolerować układu, który jest w jakiś sposób niesprawiedliwy. Myślę, że w tym, czym istniejecie, jesteście bardzo przytłoczeni obowiązkami, odpowiedzialnością, a przy tym jak gdyby najmniej korzystacie z tego bycia w tej społeczności, w tej rodzinie, bo jesteście samotną wyspą. Ja tutaj właśnie widzę w tej pierwszej karcie, tak w ogóle pięknie zatytułowana akurat jest mój dom, moja twierdza, to właśnie tutaj czuję bardziej Waszą twierdzę, to znaczy Wy się odosobniliście, wyalienowaliście się. To jest jakiś sposób na to, żeby no, móc sobie z tym wszystkim poradzić. Na wielu z Was widzę taki scenariusz, że właśnie po jakimś czasie takiego dużego zamieszania, może gdzieś wyjeżdżałyście, drogie panny, powracacie do swojego miejsca, które właśnie powinno być tą twierdzą, a ono jest w jakimś chaosie. Bez Was, bez takiego najważniejszego trybu, to nie działa tak, jak powinno. I Wy właśnie w tym momencie widzicie to przeciążenie, widzicie tą niewłaściwość i zaczynacie mówić o tym głośno. No i oczywiście tutaj może być dosyć hałaśliwie nawet, może dojść do jakichś afer i przepychanek takich słownych, ale to bardzo coś uporządkuje, raczej nie rozwali, tylko właśnie nakręci Was na to, żeby iść w kierunku
rozdzielania zadań, dysponowania tą przestrzenią właśnie bardziej wspólnie. W sensie nie tylko przywilejów, ale właśnie też ustalenia zasad porządkujących obowiązki. Być może tutaj jest sprawa finansów, które zdobywacie i one są takie roztrwaniane. Być może właśnie ktoś dysponuje tą waszą energią bez waszej zgody, bez waszego udziału. To jest jakieś nadmiarowe, tutaj czuję jakąś ciężkość. I żeby to uzdrowić, żeby to zaczęło funkcjonować dobrze, trzeba wykorzystać ten czas pełni właśnie w trzecim domu, w waszym znaku. Trzeci dom to jest właśnie przestrzeń komunikacji, mówienia, to jest przestrzeń w ogóle Merkurego, który również opiekuje się panną, więc tutaj są takie bardzo dobre warunki, żeby pokazać, wypowiedzieć, żeby zamanifestować coś, żeby wasze zdanie mogło być usłyszane. I w tym momencie właśnie dzieją się rzeczy. Zaczyna sprawa być popchnięta do przodu. Być może dajecie jakiś pomysł, żeby coś zrobić wspólnie, bo tutaj kończy całe czytanie. Energia 10 pentakli to jest właśnie no, taka więź pomiędzy wszystkimi. Taka zgoda, takie poczucie, że właśnie wiele was łączy i że coś możecie wykuwać wspólnie. Chociaż czuję, że tu właśnie to wy przynosicie jak gdyby dochód. To wy być może zdobywacie go gdzieś na zewnątrz, ciężką pracą. I może tutaj właśnie chodzić o jakiś spór związany z dysponowaniem tych środków. Może to właśnie wy chcielibyście mieć w tym swoim domu, w swojej rodzinie jakieś miejsce, w którym będziecie się bardzo czuć po swojemu. Więc tutaj przychodzi mi na myśl, że będzie prostowanie jakichś układów, stosunków, że dla wielu z was też może być pomoc w rodzinie, właśnie mająca na celu właśnie dokończenie czegoś, żeby poszło sprawniej, szybciej. Ale czuję tutaj też takie wyrywanie sobie czegoś, czyli jak gdyby wy musicie o to zawalczyć. To może nie tyle jest prośba, ale właśnie na wypowiedzenie głośno czegoś, co może się komuś nie spodobać, ale musi być sprawiedliwość, tak? Wy nie możecie być sami czymś obciążani. Więc taki czas dosyć mocny, ale w efekcie przynoszący właśnie taką zgodę, harmonię, kończący też jakiś cykl, więc jeżeli macie jakieś remonty, jakieś sprawy, które wymagały właśnie dużej cierpliwości i zmagaliście się z czymś, może właśnie z brakiem funduszy, to jest możliwość zakończyć całą inwestycję, ale nie można chować głowy w piasek, trzeba wypowiedzieć głośno swoją opinię, trzeba o coś zawalczyć, może po coś pojechać. Bo radą tutaj jest właśnie energia pięciu buław, czyli no taki otwarty konflikt, nie bójcie się go, bo on wyzwoli energię i dzięki temu coś się popchnie, coś przyspieszy, bo jest energia właśnie rydwanu, który biegnie, który jest taką właśnie prędkością, taką rozpędzającą się maszyną. No i ten efekt na końcu, właśnie te 10 pentakli, to są konkrety, które uzyskujecie w ten sposób. Myślę, że właśnie zakończenie czegoś, ale w taki bardzo pozytywny sposób. Może też tutaj dla wielu z was to jest sytuacja jakaś w pracy,
że też trzeba o siebie zobaczyć, trzeba powiedzieć o jakichś oczekiwaniach lub jakichś niesprawiedliwych brakach, żeby zwrócić na siebie uwagę. I wtedy rzeczywiście zdobędziecie to, o czym myślicie. To może będzie wyrwane, ale jest Wam potrzebne i tutaj myślę, że osiągniecie cel. Jeśli chodzi o relacje, to myślę, że w relacjach tutaj też właśnie jest takie zawalczenie o siebie, pokazanie właśnie swojego zdania, umocnienie pozycji przez to, bo wszystko kończy się właśnie dobrze, pełnią, harmonią. Może jakieś spotkanie rodzinne, jakieś pojednanie, może nie tylko właśnie ta najbliższa rodzina, ale może tu nawet będzie więcej osób w to zaangażowanych. Może tutaj dla wielu też chodzić o jakieś spadki, zapisy, które wy uważacie, że no, się wam należą. I tutaj będzie właśnie taka może burzliwa rozmowa, która coś ułoży. Ale we wszystkim właśnie tutaj czuję taki ruch, poruszenie przez to, że mówicie. I dzięki temu coś się układa, naprawia, materializuje. Więc komunikacja jest najważniejsza. Czy to właśnie w związkach, czy w rodzinie, czy właśnie w takich układach, w pracy. Trzeba mówić. Choć to nie jest nieraz takie proste. Ale w rezultacie utrzymujecie swoją pozycję, nawet ją ugruntowujecie, umacniacie i chyba właśnie to przynosi Wam też satysfakcję, sukces. No bo ten rydwan to jest bardzo taka ładna energia właśnie zdobycia tego, na czym Wam zależy, co oczywiście potwierdza energia 10 denarów. No chyba to wszystko. Pięknej pełni. Proszę o komentarze, ewentualnie dowiem się, jak to wygląda u Was. Witajcie, drogie wagi, na czytaniu na pełnię w pannie. Tutaj dla Was myślę, że ta naprawa to jest zaczęcie czegoś od początku, albo nastawienie się w ogóle, żeby coś zrobić od nowa. Jest tutaj właśnie energia takiego początku, ale w ogóle jest to taka energia bardzo ekstrawagancka, taka nietypowa, takie podejście bardzo indywidualne do czegoś, takie inne od innych, bo sytuacja jest niestandardowa. Sytuacja, w której jesteście, robicie coś też wyjątkowego, zajmiecie się czymś, co jest wyjątkowe i jeszcze w dodatku można podjąć w jakiś sposób temat na nowo, wymyśleć coś nowego i to będzie dopełnieniem tego waszego wizerunku, bo no, oczywiście sami widzicie, że tutaj osoba bardzo elegancka, więc siedzi na właśnie na czymś, co znamionuje truciznę i w ogóle jest bardzo kolorowe i piękne, aczkolwiek no, lepiej tego nie dotykać, więc sądzę, że wy dotykacie czegoś, czego inni by nie dotknęli, a wy znajdujecie w tym jakiś pomysł, jakiś sposób na coś i w jakiś wchodzicie właśnie bardzo może wodnikowe eksperymenty, żeby coś wykreować. I tutaj poradą jest karta maga, czyli bądźcie odważni, nie bójcie się mówić, bo dysponujecie jakąś umiejętnością,
macie w sobie jakiś zasób czegoś, co można wykorzystać w jakiś bardzo niekonwencjonalny sposób. Właśnie to jest chyba słowo, które tutaj najbardziej powinno wybrzmieć. Taka niekonwencjonalność, taka odkrywczość, pójście tam, gdzie inni nie idą. I w tym wszystkim wy jesteście tacy spójni z tym, co już robiliście, chociaż coś, nadajecie czemuś nowe życie, nowy początek, dajecie sobie szansę. I myślę, że właśnie uzdrowienie tutaj polega to naprawienie czegoś, to naprawienie w sobie sposobu myślenia, że właśnie macie już określony styl, styl bycia sobą, styl robienia czegoś, dopracowaliście się już jakiejś marki, wy jesteście swoją marką i jak gdyby dobudowujecie jakieś kolejne elementy do tego, co już macie, bo jesteście już zbudowani. I może właśnie na tym polega to uzdrowienie, to wyleczenie, to naprawienie czegoś, że wy to zauważacie, że wy dysponujecie już bardzo pokaźnym dorobkiem i to was wykreowuje jeszcze bardziej. I oczywiście mówię tutaj o sytuacjach, bo ja to podzielę na sytuacje różne, czyli na przykład na sytuacje wasze w pracy, w kontakcie z innymi, właśnie jeśli chodzi o biznesowe sprawy. Wy macie właśnie taką bardzo outsiderową postawę, ale jesteście zauważeni, bo jesteście niekonwencjonalni i teraz chyba jest czas, żeby o tym opowiedzieć, powiedzieć, zareklamować to. Jeśli chodzi o początki na przykład czegoś zupełnie innego, jakichś działań w jakimś innym kierunku, to tutaj właśnie odwaga jest potrzebna. Tutaj jest takie manifestowanie czegoś, o co wam chodzi, mówienie o tym głośno, odważnie. Bo macie w sobie jakąś taką energię i możliwość dokonania czegoś, tylko właśnie ten magd musi sobie zaufać. Bo to jest właśnie taka energia ufania sobie, swoim możliwościom. I wtedy dzieją się czar, dzieje się magia przez tą wiarę w siebie. I jeśli chodzi na przykład o relacje, to tutaj też jest możliwy nowy początek jakiejś relacji, uzdrowienie czegoś w sobie pozwala na ten początek. Czyli na kanwie tego, co już macie, co już zdobyliście, czyli doświadczenia, jeżeli jesteście singlami z poprzednich relacji i związków, niech będą tym takim dobrym podłożem, niech nie będą obciążeniem, tylko właśnie, żeby to przekuć w te takie dobre wnioski, które teraz uwzględniacie i tak wchodzicie z inicjatywą, z werwą, nie boicie się, nie czaicie się, bo właśnie taki jest mag. On pokazuje, manifestuje, kreuje, mówi. On jest widoczny. I też tutaj są takie energie właśnie podświadomości, bo jest tutaj kapłanka, która mówi o księżycu w pełni właśnie, bo to jest bardzo księżycowa energia właśnie tego wnętrza, tego przebogatego, duchowego rozwoju, który nie jest czymś oderwanym od tego, co robicie na co dzień. To jest bardzo powiązane. Jak coś przepracowujecie wewnątrz,
to pokazuje się czymś na zewnątrz. Właśnie jak ustalicie coś ze sobą, podejmiecie jakąś wewnętrzną decyzję, dajecie sobie na coś szansę, to występujecie właśnie w roli maga, który ma odwagę do manifestowania tego, co jest wewnątrz, a wewnątrz jest przebogate doświadczenie. Jest intuicyjność, jest zaufanie temu właśnie, co ta intuicja podpowiada. Jest być może uświadomienie sobie właśnie tej przeogromnej wiedzy, takiej irracjonalnej, nie dającej się udowodnić, ale to jest przekonanie, że wiecie. Być może, że też zadzieją się sprawy, które wcześniej Wam się pokazywały jako znaki, jako przepowiednie, jako sny. I teraz właśnie coś się zamanifestuje, bo następna energia to jest energia Słońca, czyli coś, co przewidziałyście, że się wydarzy, właśnie pokazuje się. I to pokazuje się też dzięki Waszej sile manifestacji, to znaczy, że Wy nie boicie się już teraz być prawdziwymi bardziej, prawdziwymi sobą i to, co inni by z zewnątrz uznali za dziwactwo, ekstrawagancję, to jest właśnie ta Wasza manifestacja, ten pokaz tego, kim jesteście naprawdę. I dzięki temu właśnie, temu takiemu odważnemu pokazywaniu siebie, wychodzicie z cienia. Jesteście widoczni, prawdziwi i tacy uśmiechnięci, radośni, pełni sukcesu, bo właśnie, nie wiem czy to widzicie, ale w tym malu właśnie czai się gdzieś w tle taki jeleń, który jakby Was obserwuje, bo Wy jesteście widoczni, Wy macie tutaj to światło w sobie, Wy macie potęgę, macie tą różdżkę, która czaruje. To jest ta właśnie Wasza moc i odwaga wewnętrzna do trwania przy tym swoim zdaniu, przy tej swojej opinii, przy czymś, co jest takie bardzo z Was, bardzo Wasze. To właśnie jest to przeczuwanie, to jest zgoda z własną naturą, z własną duszą, przekonaniem takim wewnętrznym, co jest widoczne tutaj w tej pięknej kapłance. I to właśnie się manifestuje też czymś na zewnątrz, jakimś dokonaniem, jakąś sytuacją, która uwiarygadnia Wam, że dobrze czuliście, że dobrze przeczuwaliście, że dobrze, że zaufaliście sobie. I właśnie ten jeleń z cienia, on teraz pokazuje się w tych promieniach słońca. To jest tak, jakoś, tak czuję, jakby coś było ukryte i nagle wychodzi z ukrycia. Być może macie do czynienia z kimś, kto czekał właśnie na ten odpowiedni moment, jak Wy coś zaakcentujecie siebie, wybierzecie siebie, będziecie już na tyle odważni, żeby sobie zaufać i wtedy ten ktoś podejmuje temat, wychodzi z propozycją, wychodzi właśnie ze swoim światłem i tutaj czuję właśnie to światło księżyca, stoi właśnie naprzeciwko tego światła słonecznego i tutaj jest takie połączenie w nowym początku, ale bez tej wagowej rezygnacji trochę z siebie, bez kompromisu, właśnie postawienie na to, co jest w Was indywidualne. Bardzo mi tu przychodzi na myśl też koniunkcja, która ma miejsce 22 lutego, koniunkcja Marsa i Wenus. I to jest właśnie takie spotkanie energii męskiej i żeńskiej i takie wkraczanie właśnie w nowy cykl, ten nowy początek,
pomiędzy tymi dwoma planetami, to jest budowanie relacji właśnie pomiędzy kobietą i mężczyzną. I ja tutaj właśnie to widzę, tą energię żeńską i męską, która tutaj się bardzo manifestuje i łączy. I żadna z nich nie rezygnuje z bycia sobą. Tutaj jest właśnie zafascynowanie tą taką naturalnością i autentycznością, taką autentycznością wzajemną. Tak jakby obie strony w tej relacji dorosły do tego, żeby się spotkać w nowym układzie, w nowym początku. To może dotyczyć relacji, które już funkcjonowały. To może dotyczyć całkiem nowej relacji, do której wy jesteście już gotowi, jako kobieta całkiem pełna i pełnowartościowa, to znaczy uświadomiona o swoich wartościach, lub jako mężczyzna, który już wie, kim jest i manifestuje to, działając, tworząc, kreując. Tu już nie ma czajenia się i nieśmiałości. I tak wydaje mi się, że te jakieś właśnie takie tematy z wewnątrz, takie odkrycia wewnętrzne, tutaj mogą zostać uświadomione jakieś rzeczy i wychodzą na światło dzienne i zaczynają pracować te uwolnione emocje na waszą korzyść. I tu podkreślam właśnie taką indywidualność, którą zauważacie, którą cenicie, którą się chwalicie po prostu. Ale właśnie tak, no, czuję tutaj chyba najbardziej to właśnie gotowość na relacje, wchodzenie w nowe relacje i też danie sobie możliwości robienia czegoś bardzo po swojemu. Chyba się bardzo tutaj rozgadałam, ale myślę, że w jakiś sposób tutaj coś pokazałam, może Wam to pomoże. Bardzo proszę o komentarze, które będą potwierdzeniem lub nie tego, jak to u Was jest w Waszym życiu. I wszystkiego najpiękniejszego. Witajcie, drogie skorpiony, na czytaniu na pełnię w Pannie, która dla Was jest takim bardzo pięknym czasem zaufania sobie i zauważenia, ile macie możliwości. Bo Wy je macie, ale nie zawsze to widzicie. I tutaj radą jest, żebyście właśnie zobaczyli samych siebie, że w zasadzie to, nad czym pracowaliście, to już macie w ręku, to już jest uchwycone. Macie umiejętności, żeby ewentualnie to uchwycić, bo tutaj jest już sukces, jest już coś, co możecie zauważyć sami, że macie i że sami to wypracowaliście. Jest bardzo piękna energia takiego zadowolenia z siebie. Takiego trochę raju, w którym jesteście, może poprzez wdzięczność, taką codzienną, w zauważaniu małych kroków, które robiłyście dotąd, teraz wdzięczność wobec samych siebie, że podjęłyście się jakiegoś zadania, że zdobyłyście taką stabilność. Myślę tutaj oczywiście o stabilności jakiejś finansowej, być może. To jest bardzo duży konkret, ten król denarów. To jest taka postawa właśnie poczucia bezpieczeństwa, bo macie jakiś zasób czegoś, umiejętności, wiedzy, czegoś, nad czym konkretnie pracowałyście i teraz czujecie się przez to bardziej swobodne. Możecie dokonać jakiegoś wyboru, podjąć decyzję, która da Wam jeszcze większą obfitość, da przepływ. Już nie trzeba tego trzymać,
tylko przy sobie i cieszyć się tym, że się to ma, ale można to rozbujać, żeby było tego więcej, żebyście wy mogli być zauważeni, żebyście mogli być docenieni za to, czego dokonaliście. Ale oczywiście pierwszym krokiem jest docenić samych siebie, pochwalić samych siebie, poklepać po ramieniu, że osiągnęliście to, drogie skorpiony, dzięki własnemu wkładowi pracy, takiemu też zaangażowaniu i konsekwencji. I na czym może tutaj polegać ta energia leczenia, naprawiania czegoś? Czego od Was może wymagać ten Saturn? No właśnie tego zauważenia siebie, tego właśnie, żebyście siebie pochwalili, żebyście zobaczyli, jakie zrobiliście postępy, że Wy to zrobiliście sami, właśnie żeby takie samozadowolenie było, które nakręci Was na dalszą pracę, na dalszy rozwój. Ja tu widzę taki właśnie samorozwój. Jest też energia dwóch mieczy, która tutaj jest takim trochę zatrzymaniem. Jakbyście się zastanawiali, co dalej, jaką decyzję podjąć, czy mieć to, co już macie, czy pójść dalej i mieć jeszcze więcej. Czy cieszyć się tym, co już jest, czy to rozkręcać dalej. Ale w żadnym z tych wypadków nie tracicie. Po prostu chodzi o to, żeby cieszyć się, że już osiągnęliście tyle. Żeby to właśnie zauważyć. Żeby dostrzec siebie i tą właśnie kolorowość, ten smak, ten cały zasób tych zgromadzonych dóbr czy umiejętności, no tego wszystkiego, co jest tym waszym rajem, a który może w tym biegu, jakimś takim zdobywaniu ciągłym lub tej takiej wytężonej pracy jest często właśnie taki niezauważony. A tutaj trzeba właśnie się wsłuchać w siebie, tak usłyszeć siebie w tych swoich właśnie potrzebach następnych, które macie, drogie skorpiony, ale też właśnie tak pochwalić się już za to, co osiągnęłyście, co zrobiłyście. I czuję, że to jest bardzo dobry dla Was czas. Tutaj jest takie kwitnienie, taki rozwój. I takie w ogóle cieszenie się z bycia sobą, z bycia właśnie w tej określonej pracy, którą wykonujecie, z tych rezultatów tej pracy, które już są widoczne. Tutaj też jest bardzo ładne właśnie połączenie energii męskiej i żeńskiej. Ja poprzedniemu tutaj znakowi wadze mówiłam o przepięknej koniunkcji, która właśnie 22 lutego ma miejsce, koniunkcji Marsa i Wenus. I to jest początek takiej nowej relacji pomiędzy Marsem i Wenus, bo od tego momentu zaczyna się, to jest koniunkcja oczywiście w wodniku, zaczyna się nowy bieg tych obu planet, taki taniec tej energii męskiej i żeńskiej. I że to jest w wodniku, to jest właśnie takie ku przyszłości, w indywidualny sposób. Ale jest tutaj jedna i druga energia, które się wzajemnie dopełniają. One bez siebie nie mogą funkcjonować, one się o siebie opierają i to w zasadzie w nas jest zawsze ta równowaga, dążymy przynajmniej do tej równowagi pomiędzy tą właśnie naszą energią żeńską i męską, tą stroną lewą i prawą, tymi dwoma półkulami w mózgu, które funkcjonują po swojemu, każda na swój sposób wykonuje swoje zadania, ale te połączenia pomiędzy nimi są strasznie ważne i potrzebne. I właśnie tu bardzo męską energią jest ten król pentakli, który jest taki trwały, stały, taki bezpieczny, taki już właśnie pień drzewa, który jest silny i mocny i ma świadomość swojej mocy
I tutaj jest ta energia żeńska. Wenus, właśnie ta cesarzowa, jest taka bardzo kobieca. I myślę właśnie, że tutaj może być coś na rzeczy. Tutaj będziecie się zastanawiać, czy to już jest ten moment, żeby wystartować do czegoś, bo jesteście w pełni mocy teraz. Już dostrzegacie siebie jako takich wyjątkowych, takich indywidualnych właśnie, takich niepowtarzalnych. Jesteście sami z siebie zadowoleni i to jak gdyby jest waszą dodatkową mocą. I czuję tutaj właśnie bardzo mocno takie zastanawianie się nad tym, czy to jest właśnie już dobry moment, żeby coś zrobić, żeby pójść w kierunku na przykład relacji. Tutaj jest też dla wielu właśnie budowanie siebie po to, żeby wejść w relację. Może to jest właśnie leczenie po jakichś stratach, po jakichś trudnych związkach. Ale dla wielu też jest ugruntowywanie się w tym, w czym już istniejecie, właśnie z taką wiarą w siebie, z zauważeniem siebie, z zadowoleniem z siebie. Bo to właśnie wy jesteście tą obfitością. Jak to zauważycie, to ta obfitość zaczyna kwitnąć wokół was, zaczyna się to rozrastać. I to jest właśnie to wasze przekonanie o samych sobie powoduje, że wy zaczynacie inaczej dostrzegać świat wokół siebie. Myślę, że właśnie wiosna, lato to będzie czas, kiedy właśnie będziecie coraz bardziej odważni, będziecie tworzyć, będziecie kreować, będziecie wychodzić właśnie na zewnątrz w takiej postawie dumy z siebie, już takiej niezachwianej, bo właśnie ja tutaj czuję no, taki duży postęp, taką bardzo trwałą zmianę. I chęć wejścia w relacje albo zauważenie siebie w relacji jako kogoś bardzo równoważnego, kogoś wyjątkowego, kto zasługuje na wszystko, bo wykonał wielką, piękną robotę. I to jest praca nad samym sobą, nad umiejętnościami, które zdobyliście. Takie przypilnowanie siebie, żeby wdrożyć być może jakieś nowe nawyki, zdrowe nawyki do swojego życia, żeby zadbać o swoje ciało, w ogóle o siebie, bo tutaj ta Wenus mi to podpowiada. Właśnie w zdrowym ciele zdrowy duch. I ten duch rośnie w was. I właśnie tutaj czuję taką odwagę wobec życia. I właśnie budowanie go w różnych aspektach, z takim przeświadczeniem, że jesteście silni, mocni, wyjątkowi, bardzo wartościowi. I takie też tworzycie rzeczy, takie tworzycie też relacje. I tak mi się tu uwidziała jakaś konkretna być może relacja, konkretna osoba, którą spotykacie. I już teraz nie boicie się tego. Już teraz jesteście odważni w tym, żeby próbować nawiązywać kontakty, żeby też ustalać coś w tych swoich relacjach, żeby je utrwalać, ale właśnie z tej pozycji już bardzo silnej i bardzo pewnej. Może dla niektórych skorpionów to jeszcze będzie właśnie takie trochę zastanawianie się, oddalanie w czasie, upewnianie się, że to na pewno jest dla nas, ale ogólnie jest ogromny taki progres i pójście
do przodu w bardzo wielu dziedzinach waszego życia. Przez zdobycie takiej właśnie pewności siebie, przez zauważenie, że spełniacie samych siebie. I to jest właśnie to zadowolenie, samozadowolenie. Wszystkiego dobrego, drogie skorpiony. Mam nadzieję, że to rezonuje z wami i bardzo proszę o komentarze, na ile właśnie to jest dla was, na ile się z tym zgadzacie, na ile nie. Witajcie, drogie strzelce, na czytaniu na pełnię w pannie, które tutaj dla was jest wyjściem z jakiegoś ograniczenia, wyjściem z jakiejś tajemnicy, z uwikłania czymś, to jest wypowiedzenie być może głośno czegoś, bo to jest energia mówienia, to się wszystko odbywa w trzecim domu, gdzie właśnie się gada o wszystkim. I tutaj wy macie energię tajemnicy, do której wy macie klucz, jak gdyby od was dużo zależy. I myślę, że właśnie na tym polega uzdrowienie, żeby mówić o swoich emocjach, żeby uwalniać je w ten sposób, żeby nie chować też przed samymi sobą rzeczy, które trzeba zauważyć, trzeba się z nimi zmierzyć. Myślę, że tutaj będzie podzielenie się z kimś, być może kimś bliskim, tym, co chowacie w sobie. Być może to będzie coś bardzo spontanicznego, że po prostu w trakcie spotkania, rozmowy, po prostu będzie taka chęć nagle podzielenia się czymś, co macie bardzo głęboko schowane, co nawet nie jest do końca uświadomione przez was, jak jest głębokie, jak jest trudne, jak ograniczało was w tym, co robiliście lub czego nie mogliście zrobić przez to właśnie, że to na was ciążyło albo to wami dyrygowało i manipulowało. I myślę, że właśnie tutaj te 8 mieczy, które jest właśnie takim iluzorycznym ograniczeniem, to jest takie właśnie coś, co jest w was, w środku, jakimś schematem, być może jakąś sytuacją z dzieciństwa, bo też ta energia tajemnicy mówi mi o dzieciństwie, do którego być może na chwilę powrócicie, jakąś sytuacją, być może jakimś spotkaniem. Być może właśnie z przodkami będziecie mogli porozmawiać, być może, że ze swoimi dziećmi i to, że właśnie ujawnicie coś, ujawni się nawet samo przed wami, że jest tak głęboko gdzieś tam schowane, pozwoli wam na świeżość, na taki oddech pełną piersią. Na rozpoczynanie czegoś od nowa, inaczej. I tutaj jest as kielichów, który jest po prostu przepełniony uczuciami, które się wylewają. To są właśnie te emocje, które gdzieś tam były skumulowane, schowane, ale ich jak gdyby ujawnienie wcale nie musi być wybuchem wulkanu. To może być po prostu potok orzeźwiający, oczyszczający. I jak gdyby wy niesiecie ze sobą właśnie klucz do tego zamka, który otwiera te skrzypiące stare drzwi. I otworzenie ich to jest właśnie spowodowanie, że macie odwagę mówić o tym, co było. Jednocześnie macie odwagę być w tu i teraz i macie odwagę planować coś na przyszłość. Jeśli chodzi o taką sferę życia, właśnie czuję, że tutaj coś w rodzinie. Jakoś tak czuję, że tutaj rodzinnie coś się wyjaśnia, coś się ujawnia, coś się układa, bo jest jakiś przepływ, tutaj się coś uruchamia przez to, że wy właśnie może poszukujecie, rozmawiacie. I dzięki temu
ta energia płynie, czymś się dzielicie z kimś, ktoś dzieli się czymś z wami. I właśnie takie piękne tutaj podzielenie widzę w sześciu pentaklach. To jest energia właśnie takiej równowagi. Ktoś daje wam prezent, wy dajecie komuś coś. I to jest takie mimowolne, to jest w ogóle takie niewymuszone. To przywraca jakąś równowagę. Tak jakby coś było zatrzymane, ale przez to, że wy dajecie przyzwolenie sami sobie na to, żeby się z tym zmierzyć, już dalej tego nie trzymacie, nie chowacie w sobie, to ta energia rusza, to zaczyna płynąć, to spotyka się ze zrozumieniem. I tu się układa coś na nowo, tu się buduje nowy początek. Wy sobie dajecie taką możliwość właśnie na to nowe. Przez to, że domykacie to stare, zauważacie, że tam coś jest jeszcze właśnie do zrobienia. I czuję właśnie w tej energii asa, kielichów, takie uwalnianie na maksa, takie oczyszczenie. I dla wielu odrodzenie, być może właśnie zyskanie tej pewności siebie większej. Tutaj jest też pomoc być może bliskich w uzyskaniu czegoś, bo te sześć pentakli jest właśnie takim podzieleniem się z kimś tym, co ten ktoś ma, od dawna może powinien się podzielić, ale wy nie czuliście się w takiej pozycji, że macie prawo to prosić. Być może ktoś wam był coś winien i właśnie teraz będzie okazja, żeby mógł to oddać. Albo to jest jeszcze inaczej, że ktoś zrobił coś niewłaściwego i teraz będzie zadośćuczynienie. Może to zadośćuczynienie przyjść zupełnie od kogoś innego, z innej strony, ale to się wyrówna. Ale właśnie kluczem do tego wszystkiego jest ta praca, którą wy robicie wewnątrz siebie. Ta rozmowa najpierw ze sobą samym. Ze sobą samą. Tu jest odkrywanie właśnie tych swoich blokad i pokonywanie ich. Taką odwagą w podzieleniu się z kimś, być może właśnie jakimiś informacjami, tajemnicami, odkrywanie tajemnic, rozmowa z bliskimi i wyrównywanie i otwieranie się właśnie na nowe rzeczy. Dla wielu to jest w ogóle taka właśnie otwartość po jakimś długim czasie takiego zamknięcia. I teraz wreszcie następuje moment, kiedy otwieracie ramiona i jesteście w stanie właśnie przytulić samych siebie, przytulić innych, przytulić cały świat. Wybaczacie sobie, wybaczacie innym. Tu jest naprawdę płynąca energia. I czuję, że wy oczywiście pomagając sobie, pomagacie też innym. I odwrotnie, inni tutaj też są bardzo chętni, żeby wam dopomóc. Więc coś otrzymujecie, bo na coś jesteście otwarci. I to jest taki nowy początek bez obciążeń przeszłości. To są właśnie drzwi, które można bez problemu już teraz otworzyć. I w każdej chwili można też je zamknąć. Wy poznajecie kod do tego zamka. Wy sami macie klucz. I to jest wasza własna praca. Tego nikt za was nie zrobi i wy do tego dochodzicie, uświadamiacie sobie to i po prostu to czynicie. Więc czas bardzo pozytywny wychodzenia z uwikłań, blokad, które są wewnątrz was, ale też na pewno są i na zewnątrz, w relacjach, w pracach, w jakichś realizacjach. Pokonywanie tych blokad tym swoim przeświadczeniem
że w Was jest rozwiązanie, że to Wy macie wpływ na to, żeby to zrobić. Myślę, że to wszystko, drogie strzelce. No życzę Wam pięknej pełni i mam nadzieję, że napiszecie w komentarzach, jak to wygląda u Was, jak dla Was to czytanie jest bliskie, czy właśnie spełniające to, czego byście chcieli po tych moich czytaniach. No dajcie znać po prostu. Wszystkiego dobrego. Witajcie, drogi koziorożce, na czytaniu na pełnię w Pannie, która dla Was jest bardzo fajnym układem księżyca, bo tworzy on trygon do Waszego znaku i myślę, że tutaj poczujecie nowe możliwości, poczujecie taki przyjazny wiatr, a widzę właśnie ten wiatr w karcie zmiany z kart wyroczni. I tutaj właśnie ten wiatr wymiata jakieś stare jeszcze rzeczy. Myślę, że one się pokażą w postaci tutaj 10 mieczy. Jest energia właśnie wypłukiwania jeszcze jakichś emocji, jakichś trudnych rzeczy, które mogą pokazać się jako ciężkie, ale nie po to, żeby Was w coś wikłać, tylko po to, żeby jeszcze właśnie móc to uporządkować, bo Panna ma takie zadanie właśnie porządkujące i wtedy bez przeszkód możecie wchodzić w nowe światło, bo tu widzę tyle światła właśnie w Asie Pentakli, tutaj przepięknie przedstawiona taka starożytna świątynia, której Wy dostrzegacie jakąś nową ideę, nowe światło, nową drogę, ale potrzebny jest właśnie dla rozpędu, żeby tam na pewno trafić, na pewno wejść na tą drogę. Potrzebny jest ten wiatr zmian, ten wiatr czyszczący. Potrzebny też jest Wam taki zapał. Tutaj jest energia 9 buław, która mówi właśnie o takim już trochę zmęczeniu w tej drodze, może w tym pokonywaniu tych 10 mieczy, ale to już jest koniec. To jest jak gdyby te 10 mieczy nie oznacza tutaj cierpienia, które Was dopada, tylko to jest ten trud, który się kończy dzięki temu, że coś domykacie. Bo pamiętajmy, że właśnie te procesy się domykają, kończy się ten astrologiczny stary rok właśnie tym słońcem w rybach, które teraz się tak nas rozpuszcza w całości. My czujemy, że jesteśmy taką częścią wielkiej całości, że jesteśmy tą przysłowiową kroplą w oceanie. I czujemy jednocześnie swoją odrębność, ponieważ no teraz właśnie jest taki fokus na to, żebyśmy jednocześnie tak się rozpuszczając i czując tą ludzkość jako globalną całość, jako jeden organizm, jako społeczność, w której funkcjonujesz, drogi koziorożcu, jako relacja, w której funkcjonujesz, jako rodzina, w której jesteś. To jednocześnie właśnie też potrzebne jest, żebyśmy czuli, jak jesteśmy indywidualni, jak jesteśmy z sobą, jak jesteśmy wyjątkowi, jak jesteśmy wyjątkową kroplą w tym oceanie. Bo to jest właśnie to spotkanie Chirona, który jest uzdrowicielem, tak jest nazywany w ogóle astrologii, ranny uzdrowiciel, który właśnie leczy siebie poprzez i innych, poprzez właśnie dotykanie trudnych rzeczy. I to spotkanie koniunkcją z baranem, znaczy w baranie z węzłem północnym, czyli to właśnie dokąd idziemy, w jakim kierunku zmierzamy, idziemy w kierunku siebie, tej właśnie swojej indywidualności, odkrywania swojej autentyczności. I tutaj właśnie Wy odnajdujecie jakąś nową drogę. To jest właśnie powiew
zmian, ten wiatr was pcha do tego, żeby spokojnie wejść w te nowe rzeczy, jednocześnie kończąc stare, odwikłując się od czegoś, co jest trudne i ciężkie, porządkując ten temat. I myślę, że to dotyczy właściwie wszystkich sfer waszego życia, bo tutaj oczywiście zawsze mnie pytacie o relacje, co w relacjach. Myślę, że może zadziać się coś zupełnie nowego, niespodziewanego i takiego utrwalającego, znaczy takiego spokojnego, bezpiecznego. Ale czas też wyleczyć jeszcze coś w sobie, co nie pozwalało wam dotąd na takie pełnotworzenie się. Czy na relację, w której tkwiliście, byliście, warto być może o nią zawalczyć, bo jest to 9 buław, żeby z tego nie rezygnować, ale trzeba coś wyleczyć, na coś nie pozwolić, bo miłość nie polega na cierpieniu. Tutaj macie być szczęśliwi, dążymy do szczęścia i do równowagi, i do harmonii. I właśnie, żeby ta harmonia na zewnątrz nas była, budujmy ją w środku i czas nam bardzo pomaga. Właśnie ten wiatr w ogóle zapowiadany jest na ten tydzień. Jakiś ogromny wiatr, bo są jakieś niże i wyże baryczne, bardzo drastyczne, to znaczy są jakieś duże różnice ciśnień, które spowodują właśnie ten wiatr. Ale wiatr jest dobry, bo on zmienia, on przewiewa, on powoduje, że coś się w nas wymiata, tak jak deszcz, który coś wypłukuje. I jest przed wami słońce, światło, przyszłość, w którą idziecie. Myślę, że jakaś nowa idea temu przyświeca. I jest też potrzeba oczyszczenia jakiegoś trudu emocjonalnego, czegoś, co bolało, co być może jeszcze w jakiś sposób dotyka i boli, bo ten Saturn, który stoi naprzeciwko Księżyca, on o czymś jeszcze przypomina. I właśnie nie po to, żeby nas gnębić, tylko po to, żebyśmy to dokończyli, domknęli, żebyśmy uwolnili te trudne emocje, żebyśmy je wywiali i wypłukali. I tacy czyści mogli tworzyć nowe relacje, albo tworzyć je na nowo, właśnie z taką zdrową świadomością siebie samych, kim jesteśmy, z tą naszą autentycznością, indywidualnością, niepowtarzalnością. I tutaj jest też w tych 9 buławach dużo zaangażowania waszego, dużo już włożyliście wysiłku w coś. Jak gdyby nie wytracajcie tej energii, idźcie dalej. Tutaj ten las, w środku którego jesteście, to on właśnie wam pomaga, pokazuje drogę. Tutaj będziecie mieć znaki na tej drodze, które utwierdzają was w tym, że warto jest w czymś wytrwać, warto jest nie gasić samych siebie, nie gasić też innych. Tutaj jest jakaś zmiana, która nie tylko was zmienia, ale też tutaj zmienia innych. W ogóle cała sytuacja robi się taka nowa, czysta, bo w tym asie pentakli jest takie czyste światło i taka prosta droga. Tu już nie ma błądzenia, tu już nie ma szukania, bo tu już widzicie cel. I czuję tu właśnie zakończenie jakichś trudnych rzeczy, zetknięcie się z czymś, co jest taką energią ciężkich emocji, które zostaną właśnie w jakiś sposób oczyszczone, uwolnione. Myślę, że tutaj skorzystacie z tej rozmowy, która jest jedynym rozwiązaniem, to jest komunikacja w relacjach wszelakiego rodzaju. Właśnie to, że teraz ten księżyc jest w trzecim domu, w miejscu, gdzie się komunikujemy. Używajmy słów, żeby dookreślić
to, co przeżywamy, to, co dla nas jest trudne, niepokojące, czego się obawiamy, czy w naszych relacjach, czy właśnie w naszych rodzinach, żeby inni mieli świadomość tego, co w nas jest, co przeżywamy. Jednocześnie inni wiedzą, co nam jest, a z drugiej strony, my mówiąc o tym, uwalniamy to, co trudne. Sami uświadamiamy sobie dużo rzeczy, mówiąc właśnie, wypowiadając coś głośno. I to jest też nowy sposób na życie. Taka jasność, taka czystość. Być może omówienie z kimś jakichś starych, trudnych spraw, co nie oznacza końca jakiejś relacji, tylko właśnie odnowienie być może, wyjaśnienie, które często jest zupełnie inne i zaskoczyć może nas, niż myśmy zakładali, bo my często myślimy własnymi ograniczeniami, własnymi blokadami, podejrzewając kogoś o coś podobnego. I oczywiście to nie w każdym wypadku się sprawdza, ale często tak jest, że nie dajemy czemuś wiary, nie wkładamy w to takich dobrych intencji, bo sami mamy jeszcze jakieś skłębienia w sobie, jakieś zniewolenia, jakieś blokady. I myślę właśnie, że teraz będzie możliwość wyjaśnienia czegoś, rozmowy, może niezbyt łatwiej, ale taki rozpoczynający nowy etap w waszym życiu. I w ogóle tutaj jest dużo pięknego, nowego, wymiatanie, wywiewanie, wypłukiwanie, oczyszczanie, porządkowanie. Właśnie księżyc w pannie jest porządkujący. I on właśnie w ten sposób ma taką możliwość naprawienia czegoś, uregulowania, wyjaśnienia, uzdrowienia. Wszystkiego dobrego, drogie koziorożce. Mam nadzieję, że to czytanie w jakiś sposób Wam pomogło. Bardzo proszę o komentarze, które też przybliżą mnie właśnie Wasz odbiór i to, co u Was w Waszych życiach. Jeszcze raz pięknej pełni. Witajcie, drogie wodniki, na czytaniu, na pełnię w Pannie. I tutaj czuję, że właśnie wychodzicie z jakiegoś ciemnego lasu, znaczy z takich trudnych jakichś myśli, z taką świadomością, że będąc właśnie w tym ciemnym lesie, nie widząc wyjścia, jeszcze bardziej się pochłaniacie tą ciemnością i tym bardziej jesteście w tym ciemnym lesie. Nie widzicie wyjścia. I tu właśnie te 9 mieczy mówi o tym, że jako porada, żeby wychodzicie z tego uwikłania w sobie, że dajecie sobie szansę na to, żeby właśnie uporządkować w sobie, uleczyć w sobie, w głowie, w sercu, nie wiem, w tych swoich relacjach ze sobą. Wytłumaczyć sobie, że ta negatywność wszelkiego rodzaju, to myślenie, że coś się nie uda, że coś właśnie przewidujecie jako klęskę, klapę, ma się możliwość zamanifestować przez właśnie taki sposób myślenia. I jakby to samo też przychodzi do Was. Zaczynacie rozmawiać ze sobą i przekonywać samych siebie, żeby próbować myśleć inaczej. I tu jest właśnie przecudna energia tego różowego gołębia, który jest energią zaufania. I taka jest tutaj wzajemność pomiędzy tym gołębiem a tym człowiekiem, który roztacza też w jakiś sposób opiekę nad tym gołębiem, a jednocześnie ten gołąb go niesie.
Więc tutaj ta wzajemność powoduje właśnie to wzajemne zaufanie, wzajemną też korzyść, symbiozę. I ja myślę, że właśnie ta symbioza polega na tym, że jeżeli ty zaufasz sobie, zaczniesz pracować nad tym, drogi wodniku, żeby sam ze sobą funkcjonować w takiej zgodzie, w takiej harmonii, w takim większym poukładaniu, w takiej pozytywności, w wierze w siebie, to zaczyna się faktycznie dziać. Tutaj chodzisz na nową drogę, tutaj masz nowe możliwości, zauważasz tęczę, której wcześniej w ogóle nie dostrzegałeś, drogi wodniku, droga wodniczka, bo wcześniej w tym ciemnym lesie w ogóle pochłaniało cię ta ciemność, ten brak światła. Nie widziałaś tego światła w sobie, a teraz ufając sobie, przekonując siebie do tych wszystkich pozytywności w myśleniu, tego połączenia też ze sercem, bo przypominam, że słońce jest teraz w rybach. To jest właśnie przecudna chwila na połączenie serca z głową, żeby właśnie to, co mówi serce, zostało usłyszane i zaakceptowane przez nasz mózg, żebyśmy mogli to sami tam od środka tak zaakceptować i przemieniać te nasze myśli, żeby one były takie bardziej spójne z tym, co mówi serce, żeby wzajemnie się ze sobą porozumiewały i uzupełniały. I tu właśnie tworzą się nowe możliwości, to jest nowe spojrzenie na życie. I tutaj widzę właśnie tego krasnoluda, który tak dziarsko idzie właśnie po coś nowego, po nową przygodę. I jest pełen takiego dobrego nastawienia, optymizmu, że uda mu się. Zobaczcie, on idzie w ogóle po czarodziejsku, w ogóle w powietrzu, bo jest niesiony wiarą, wiarą w powodzenie, wiarą w życie, wiarą w siebie. I dzięki temu osiąga wielki sukces i spełnienie, bo zaraz następna karta to jest 10 kielichów. To jest właśnie dobra wiadomość. To są spełnienia, to jest szczęście, to jest radość, której doświadczacie. To jest takie szczęście od wewnątrz siebie. To jest właśnie to porozumienie w sobie, to jest ta harmonia ze sobą. To jest to zaufanie, które dałyście sobie. I oczywiście to przekłada się na zewnątrz Was, na różne sprawy, które zaczynają się układać. Bo jeżeli dajecie zaufanie czemuś i wiarę w coś, w kogoś, w powodzenie jakiejś sprawy, to dajecie temu siłę, dajecie komuś siłę, dajecie właśnie odwagę być może komuś, dając mu zaufanie, że mu się uda na przykład. To go wspiera, to wspiera całą tą sprawę, o którą tu może Wam chodzi. No nie wiem, co macie na myśli, jak słyszycie moje słowa, co Wam się pokazuje, ale właśnie to, co się Wam pokazuje, jest do przepracowania. To jest do przepracowania w głowie, to jest do połączenia tego z sercem. I to jest ten kierunek właśnie. To jest do zdobycia, to jest do uchwycenia, bo te 10 kielichów mówi no właśnie o takim dobrym zakończeniu, takim happy endzie. To jest być może właśnie wejście w jakąś nową sytuację, zaufanie czemuś. To jest być może poznanie kogoś nowego. Nie przez pryzmat właśnie takich myśli i ograniczeń, że sobie nie poradzę, że jestem nie taka, nie taki, tylko właśnie przez takie zaufanie sobie i światu, że to jest właśnie dobry moment, że jak właśnie słońce jest takie rozmiękczone w rybach,
jak jest takie otwarte, rozmarzone, to właśnie można wchodzić wtedy w relacje, wtedy jest łatwiej. To a propos relacji, że teraz jesteście skazani na sukces, ale też w innych dziedzinach, jeżeli na przykład macie na coś pomysł, to pójdźcie za tym, co mówi Wam Wasze serce. Spróbujcie przekonać Waszą głowę do tego, żeby zaufała Waszym pomysłom i wchodźcie w to odważnie, właśnie z takim optymizmem i entuzjazmem, a osiągniecie sukces, a właśnie dostaniecie taką nagrodę z nieba za to, że zaufałyście. I to być może w skali Waszego życia być coś niewielkiego, ale da Wam tyle radochy, a może być równie dobrze czymś bardzo okazałym, co jeszcze bardziej Was zachęci do tej pracy nad sobą, bo tu jest wielka robota, którą już zrobiłyście, drogie wodniki. Robota właśnie w tym zaufaniu sobie, że dacie radę, że jesteście na tyle zdolni, silni, mocni, pełnowartościowi, wyposażeni we wszystkie możliwe umiejętności, które są Wam potrzebne, żeby przeprowadzić zmianę. I ta zmiana tutaj się dzieje, bo Wy wchodzicie w coś nowego. Nie boicie się już, tak jak przedtem, pokonujecie właśnie te swoje bariery, no i macie sukces. Być może jest to jakieś spotkanie bardzo wartościowe dla Was. Być może jest to spełnienie w jakichś planach, które miałyście i one wydawały się odległe i właściwie niemożliwe. No teraz właśnie jest jakiś następny etap, następny krok, w którym Wy się utwierdzacie, że kurczę, warto zaufać tej swojej intuicji, warto sobie zaufać. Bo jesteście wyjątkowi, mądrzy i teraz jest czas na włączanie we wszystkiego serducha. I ono teraz jest bardziej słyszalne niż przedtem. Ono jest kierunkowskazem, bo te 10 kielichów świadczy właśnie o tym, że go słuchacie, że ono przemawia do Was i Wy je słyszycie. I dzieją się jakieś dobre rzeczy. Myślę tutaj o właśnie jakichś takich fajnych relacjach z innymi, jakąś też troską o kogoś i troską tego kogoś o Was, że to jest taka wzajemność, że to jest bardzo, bardzo miłe. Tu są też dobre wiadomości. Tylko oddalcie od siebie właśnie taki chmurny sposób myślenia, taki negatywny, a wszystko zacznie się układać. No myślę, że to wszystko, drogie wodniki. Proszę o komentarze, żebym wiedziała, jak to się u Was tam w Waszych życiach kształtuje, jak to moje czytanie odnosi się do tego, co jest faktycznie u Was. Wszystkiego dobrego, pięknej pełni. Witajcie, drogie ryby, na czytaniu, na pełnię w pannie, która tutaj dla Was pokazuje się na czymś bardzo nowym. W ogóle jesteście w takiej bardzo fajnej energii właśnie swojej, rybiej. Jest tutaj tęsknota, ale takie marzenie, takie zamyślenie za miłością, za właśnie taką wzajemnością. Ale tutaj ta tęsknota nie jest takim czymś trudnym, ciężkim, tylko właśnie pobudza Was do tego, żeby zrobić coś, żeby dać temu miejsce, żeby otworzyć serce. Bo ta energia dwóch kielichów pokazuje właśnie, że tutaj coś jest na rzeczy, że macie być może obok siebie kogoś, to jest już zaangażowany, już kocha. Tutaj jest otwarta droga. Też tutaj widzę w trzech buławach taką otwartą drogę.
Ktoś pokazuje Wam znaki, wszechświat być może układa coś, żebyście widzieli. Jakiś aniołek piórka Wam zrzuca, żebyście czuły, że to jest właśnie ta droga. Ten ktoś czuje tutaj w ogóle takie anielskie skrzydła, tak jakby rzeczywiście nad Wami ktoś roztaczał opiekę. Tutaj jest praca ze sobą, żeby temu zaufać. Tutaj jest takie uzdrawianie czakry serca. I tutaj też jest już gotowość, żeby wejść w relacje. Bo radą właśnie jest energia dwóch kielichów, czyli zaufaj, kochaj, otwórz się. I idź po to, co dla Ciebie jest dobre, piękne. Patrz pod nogi, patrz w niebo, szukaj znaków. I ćwicz też zaufanie do siebie, bo jesteś, droga rybo, bardzo intuicyjna. Czasami oczywiście ten Neptun wpływa na nas tak rozbudzająco, budujemy wizję, tworzymy scenariusze. Trochę jest to wszystko takie owiane też mgłą, bo nie do końca wiemy, czy to jest sprawdzalne, spełnialne. Tracimy poczucie pomiędzy tym pragnieniem, a w końcu jakimś roszczeniem i wymaganiem. Często chcemy przyspieszyć czas i może stąd taka melancholia, tęsknota. Za czymś, na co rzeczywiście czuję, że bardzo długo czekacie. Ale tutaj pojawia się jakaś konkretna nowa możliwość. Tutaj na tej drodze pojawia się jakiś cud. Właśnie widzę takiego świecącego jednorożca, być może tam gdzieś w głębi tego lasu, przez który idziecie, taki jest to rozświetlony las, tak właśnie te znaki Wam się pokazują, żeby w to wejść, żeby temu zaufać. I to serce Wasze coraz bardziej ufa i coraz bardziej się otwiera i wtedy pokazuje się tutaj as mieczy. Takie właśnie rozmrożenie czegoś. Takie odnowienie, rozmowa, uzdrowienie, nowa możliwość, nowa sytuacja, dobra wiadomość, w którą warto uwierzyć, bo ta nasza wiara buduje nam nadzieję, a ta nadzieja nas wspiera. I coraz bardziej właśnie otwiera nam to serce. I wtedy otwierają się też możliwości. I jest tutaj tyle pięknego światła, które wchodzi w Wasze życie. Myślę, że dla wielu ryb faktycznie chodzi o relacje, o otwieranie się na miłość. I tutaj w Wasze życie wkracza właśnie takie świeże powietrze, nowa znajomość, albo odświeża się coś, o czym myślałyście, że nie jest możliwe. Jesteście takie trochę wpatrzone w dal, takie rozmiękczone, rozmarzone. Może nie widzicie czegoś, co już jest blisko, co macie pod nogami, bo ten as mieczy to jest, pomimo że to jest energia powietrza, ale bardzo dużo jest powietrza w tej pełni, bo ona jest w pannie, którą zawiaduje Merkury. On jest właśnie taki bardzo ruchliwy, komunikatywny, więc ten as mieczy tutaj oznacza właśnie komunikację, ale jednocześnie, zobaczcie, on jest wbity w skałę i ten śnieg się zaraz rozpuści.
tutaj jest właśnie coś konkretnego. Ja to tak czuję, że tutaj właśnie coś się dla Was rozświetla. Więc tutaj zauważycie być może kogoś konkretnego na swojej drodze, kogoś z krwi i kości, kto już jest. Ale właśnie trzeba się otworzyć tam wewnątrz siebie na tę możliwość. Nie patrzeć tak bardzo właśnie daleko, gdzieś w gwiazdach szukać rozwiązań, tylko właśnie spojrzeć pod nogi, bo tam będą znaki. I tak samo robi ten człowiek, który idzie tutaj w trzech buławach, właśnie ku światu. On ma mnóstwo znaków, takich runicznych znaków na drzewach, na drodze. On zresztą idzie tutaj z psami, z przyjaciółmi, więc też słuchajcie tego, co mówią do Was przyjaciele. Nie wiem, zaufajcie tej drodze, która się Wam pokazuje. I też dla innych to są dobre wiadomości. Właśnie chodzi tutaj o to uzdrowienie, naprawienie czegoś w sobie. To jest takie samo naprawianie przez pozytywny sposób myślenia o sobie, o innych, poprzez zaufanie do życia, do siebie. I tutaj otwiera się dużo jakichś nowych rzeczy dla Was, dużo szans poprzez takie właśnie uzdrawiające myślenie o sobie. Tutaj w ogóle dla wielu widzę jakaś szansa na uzdrowienie. Idźcie tą drogą, która się Wam pokazuje, wsłuchajcie się w siebie. Jesteście bardzo intuicyjne i zaufajcie sercu, zaufajcie potrzebom intuicji. I uwierzcie, bo wiara, nadzieja ma ogromne tutaj znaczenie. Jeszcze tak mi tu przychodzi do głowy właśnie ten księżyc, który tutaj akurat jest pokazany w nowiu. Myślę, że właśnie ten czas od pełni do nowiu będzie bardzo ważny dla Was, żeby coś zgubić, bo właśnie ten księżyc będzie teraz się zmniejszał i warto jest też oczyszczać siebie z jakichś właśnie takich starych uwarunkowań, ze starych schematów i iść ku nowemu, wdrożyć ten nowy program pozytywnego myślenia, pełnego wiary i otwarcia na miłość do siebie i na miłość do innych. I myślę właśnie, że ten nów, który będzie zresztą w Waszym znaku, będzie bardzo dobry dla Was. Przyniesie Wam właśnie możliwość rośnięcia znowu czegoś pozytywnego poprzez to, że właśnie będziecie coraz bardziej otwarci. Tutaj czuję właśnie takie faktyczne zdrowienie, czuję tutaj i fizyczne, i psychiczne, i otwieranie się na miłość. Mam nadzieję, że to czytanie w jakiś sposób pomogło Wam, że coś może zauważacie dzięki niemu, na coś się bardziej otwieracie. Napiszcie mi w komentarzach, jak u Was. Jak Wy to odbieracie? Wszystkiego dobrego, drogie ryby. Witajcie, drogie barany, na czytaniu na pełnię w Pannie, która dla Was jest przecudnym czasem. No bo tutaj widzę jakiś rozkwit, radość, spełnienie, uzyskanie też jakiegoś konkretu. To nie jest tylko radość serca, tylko że tutaj macie coś konkretnego też w garści. Myślę, że to wszystko, co się tutaj zadzieje, zależy bardzo od Was. To jest energia transformacji, która jest tutaj na wstępie z kart wyroczni. To jest motyl, który właśnie oznacza taką wielką przemianę, przeobrażenie w Was. Ja myślę, że to jest ciężka robota, którą cały czas robicie. I teraz jest świadomość tego, ile już zrobiłyście.
To jest takie uporządkowanie też, posegregowanie być może tego właśnie w czasie, co już zrobiłyście, co jest jeszcze do zrobienia, co jeszcze należy przeprocesować. Ale to są już jak gdyby jakieś takie drobiazgi kosmetyczne bardziej, bo większość roboty jest już za Wami. I tutaj właśnie pojawia się energia sądu ostatecznego, odrodzenia, która jest przepiękną, euforyczną wręcz radością, bo rodzi się coś na nowo, coś, co było właśnie gdzieś zagubione w przeszłości, coś niepoukładane, właśnie teraz się odnawia, przychodzi w taki efektowny bardzo sposób. Jest jakimś takim sprawiedliwym zadośćuczynieniem. Jest tutaj energia gwiazdy, spełnienia. To oczywiście może dotyczyć bardzo wielu dziedzin w Waszym życiu. To może dotyczyć czegoś bardzo konkretnego. Być może właśnie spełnienia jakiegoś, jeśli chodzi o finanse, bo jest energia dziewięciu pentakli, która mówi o uzyskaniu jakiejś samodzielności. Ale to właśnie wymagało takiego przemienienia w Was, stosunku może do materii, uniezależnienia się od innych, myślenie, że jesteście sprawczy, że dacie sobie radę, wzięliście coś właśnie w swoje ręce, czymś się zajęliście po swojemu i teraz właśnie przychodzi ten moment, kiedy jesteście uwolnieni od czegoś, jesteście czyści, możecie zacząć od nowa. I to jest taki renesans, takie poczucie siły, jakbyście się od nowa urodzili. I już wiecie, że właśnie to był dobry kierunek, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, że trzeba się tym zająć po swojemu. Nie czekać, aż wszechświat, ktokolwiek inny zrobi coś za Was. Bo tu widzę właśnie taką radość z tego, że zrobiliście coś sami. To jest właśnie te dziewięć pentakli. To jest taka duża samodzielność w życiu. To jest też takie wykonanie jakiejś konkretnej roboty, dojście do celu, który sobie postawiliście. Tutaj też bardzo wiele może ta zmiana spowodować właśnie to poczucie siły, że coś konkretnego udało się Wam, może sprowokować następne kroki do przodu. Tutaj w tych relacjach też może zadziać się coś bardzo pozytywnego, bo Wy jesteście inni. Właśnie o to chodzi, że zmiana w Was prowokuje zmiany na zewnątrz Was. I tutaj od nas samych zależy nasze życie i Wy, myślę, że doskonale sobie z tego zdajecie sprawę. I umiecie być już bardzo sprawcze w tym, co myślicie, bo też tutaj widzę właśnie tą piękną gwiazdę, tą kobietę, która właśnie wypuszcza jakieś marzenie, jakąś intencję do gwiazd. I ona wie, że to wcześniej czy później spełni się, że po prostu trzeba na tej drodze nie tracić nadziei, robić swoje, iść w tym kierunku, właśnie w kierunku siebie, uszczęśliwiania siebie, spełniania swoich życzeń. Może małymi krokami niektórzy to robią, właśnie takimi etapami, które pokonujecie, najpierw w jednej dziedzinie, potem w następnej. I widać jest ten postęp, widać jest ten progres. I czuję tutaj taką ogromną radość z powodu czegoś konkretnego. I właśnie przyszła tutaj jakaś wiadomość, jakiś SMS. Być może właśnie do Was też przyjdzie jakaś wiadomość, na którą czekacie, która będzie ważna, która Was właśnie odrodzi w czymś, która spowoduje, że będziecie mogły realizować coś następnego, coś dalej, w sposób już taki bardziej odważny, właśnie samodzielny. I tutaj ta osoba, ta kobieta, która jest z tym pięknym motylem na piersi, właśnie ona dotyka tutaj tego miejsca, czakry serca, właśnie ta czakra teraz
się otwiera. Teraz bardzo pracuje. Tutaj myślę, że Wy będziecie też bardzo czuć to jako taką lekkość, jako takie większe zaufanie do siebie, do życia, do innych, jako właśnie taką ciepło i radość. I to miejsce jest najważniejsze w nas. I teraz Słońce, które jest w rybach, ono właśnie nam pokazuje, że to intuicyjne serce, ten jego głos, to, co nam w duszy gra, że to jest prawdziwe, że to jest częścią nas, że to nie jest iluzja, że tego trzeba posłuchać, w to należy się wsłuchiwać, uczyć się tego głosu, uczyć się tego słuchania, żebyśmy umieli odróżniać ten głos serca od głosu, który przychodzi nam z tych naszych byłych uwarunkowań. To jest głos ego, czegoś, co nie chce się zmienić w nas. To są jakieś stare schematy, które funkcjonują i one są takie automatyczne, że nie zdajemy sobie sprawy, co nami kieruje. I teraz właśnie coraz więcej sobie uświadamiamy, coraz większą władzę zdobywamy sami nad sobą i coraz bardziej idziemy w swoim kierunku. I to pokazuje właśnie karta gwiazdy, bo to jest ten kierunek, w którym my mamy iść. I to jest to niezwykłe spotkanie Chirona w Waszym znaku z węzłem północnym. To jest właśnie uleczenie jakichś ran, bo Chiron to jest właśnie nauczyciel, który uczy nas, jak leczyć, jak się sama uzdrawiać, jak pracować z traumami, jak pomagać innym w ich problemach, właśnie często pomagając innym, nie wiem, studiując psychologię, czy inne jakieś nauki medyczne, robimy to ze względów właśnie takich osobistych, bo chcemy pomóc sami sobie, pomagając później innym, coraz bardziej leczymy siebie, coraz bardziej jesteśmy świadomi, co nam dolega, co jest przyczyną. I to jest właśnie czas leczenia siebie, uleczania siebie, bo zdobyliśmy już ten fokus na siebie. Już wiemy, że jeżeli my będziemy dbać o siebie, będziemy starać się zachować siebie w takiej harmonii wewnętrznej, to będziemy harmonijnie układać swoje sprawy naokoło siebie, będziemy tworzyć harmonijne relacje z innymi. Więc ta koniunkcja tego Chirona z węzłem północnym jest bardzo poważnym krokiem w naszych życiach, drogie barany, żeby właśnie pójść do przodu, żeby przejść przez ten Rubikon i żeby coś uzdrowić, odpuścić, odnowić, żeby czemuś dać szansę, żeby na coś się otworzyć. Ale to wszystko się dzieje dzięki ogromnej przemianie w Was. To jest właśnie samopomoc, samouleczenie, to jest właśnie taka koordynacja wewnątrz wszystkich sił, żeby z jakimś problemem, z jakąś sytuacją sobie poradzić po swojemu, żeby tak umocnić się w sobie. I to się dzieje. Otrzymujecie jakąś nagrodę, widzicie właśnie na zewnątrz, że coś się udaje dzięki tej przemianie wewnątrz. No myślę, że to wszystko, drogie barany. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Bardzo proszę o komentarze, dajcie mi znać, jak u Was, w Waszych sytuacjach, w Waszych życiach i na ile to czytanie właśnie rezonuje z Wami. Wszystkiego pięknego, cudnej pełni.
Witajcie, drogie Beki, na czytaniu, na pełnię w Pannie. I to jest czas, ta pełnia, taki bardzo pozytywny dla Was, bo w ogóle Księżyc jest w trygonie do Waszego znaku, w takim dobrym układzie. Poza tym myślę, że mając właśnie wsparcie Jowisza cały czas, który jest w Waszym znaku, jest to planeta przecież bardzo szczęśliwa. Myślę, że to jest czas, który bardzo Wam sprzyja. I pokazują tutaj się właśnie takie energie, takiej czułości, jakiegoś wspominania, bo w przeszłości tutaj ktoś być może pojawia się z jakiejś przyszłości i to jest bardzo miłe, bardzo kochane. Może właśnie nie umiecie tego tak do końca rozpoznać, bo tutaj jesteście czymś może zajęci, macie zakryte oczy, nie widzicie takich ewidentnych znaków, które Wam pokazują, co macie wybrać. I Wy się zastanawiacie, jesteście właśnie w momencie takiego wyboru, czy wybrać coś, co przychodzi z przyszłości, czy warto temu zaufać, czy wybrać tą inną możliwość. I zdecydowanie tutaj karty podpowiadają, że właśnie w tej przyszłości są jakieś skarby, że ta przeszłość przynosi coś pozytywnego. Więc warto temu zaufać i jak gdyby zauważyć to. I co to może być? To mogą być sytuacje, w których już kiedyś byliście. Bo jeżeli chodzi na przykład o tych, którzy pracują, którzy działają, to może właśnie ten kierunek, że coś przychodzi, co już było, albo od kontrahenta, z którym współpracowaliście. To jest właśnie dobre dla Was. Może tu chodzić o sytuację w relacjach, że właśnie na Waszej drodze pojawia się ktoś, kto już kiedyś był, kogo już znamy, może z dzieciństwa, może ze szkoły, ale jest to jakiś właśnie taki dobry znajomy w takim pozytywnym sensie, że się uśmiechamy na myśl o nim. I właśnie tego kogoś możemy spotkać w nieoczekiwany sposób i właśnie być może warto jest to zauważyć, nie przeoczyć tego spotkania, bo ono jest ważne i można coś na tym zbudować i na pewno to będzie serdeczne, życzliwe i przyjacielskie spotkanie, które może przerodzić się w coś więcej, jeżeli sobie na to pozwolić, jeżeli to w ogóle uważycie, bo czuję, że jesteście też nad czymś skupieni, czymś zajęci, mocno skoncentrowani, dużo macie pracy, jesteście czymś obarczeni być może, bo te 10 buław mówi o takim nawet zmęczeniu i przez to właśnie niewidzeniu czegoś, co jest dobre, oczywiste, bardzo miłe dla Was i spełniające. I właśnie tak patrzę na ten pierwszy obrazek kobiety, która właśnie jest taka pogrążona we wspomnieniach, może właśnie w takich rozmarzeniach, takich rybich rozmarzeniach, bo przecież teraz Słońce jest w rybach i ono właśnie nam tak przynosi ze sobą to takie rozmiękczenie, to właśnie taką tęsknotę, wspominanie, rozmarzanie, takie wyobrażanie sobie czegoś, takie zamyślenie, ale które dla Was tutaj nie czuję, żeby było melancholią, tylko to jest takie uśmiechnięcie się do tego, co było, do tego kogoś albo do tego czegoś, co się w jakiś sposób ponawia, co przychodzi z przeszłości. I Wy temu możecie dać szansę poprzez właśnie zauważenie, poprzez odczytywanie tych znaków, poprzez zaufanie tym znakom.
bo te znaki są ciągle naokoło nas. Wszechświat z nami gada. Być może to czytanie jest też właśnie taką rozmową z Wszechświatem dla Was i coś tutaj usłyszycie, co będzie ważnym przekazem, ważnym słowem, żeby właśnie coś w Was się rozpuściło, żebyście coś zauważyły, żeby spadło z Was to niewidzenie, żeby opadła ta opaska z oczu, żebyście w tym zakręceniu codziennością, tym takim obarczeniu może jakimiś nadmiernymi ciężarami, żebyście właśnie zrobiły przystanek, żebyście może usiadły na chwilę, popatrzyły, może już pooglądały gdzieś konkretnie wiosnę, żebyście poczuły ten zapach wiosny, żebyście mogły po prostu przez chwilę pobyć ze sobą, żeby posłuchać swojego serca, swoich odczuć, żebyście w tym zatrzymaniu mogły dobrze wybrać, żebyście nie dały się dalej wciągać właśnie w to takie uwikłanie, w tą pracę, odpowiedzialność, w coś, czego jest dużo, za dużo. A tutaj właśnie przychodzi coś miłego, lepszego, tylko warto się na to otworzyć. I myślę, że będziecie właśnie wybierały pomiędzy czymś, czym jesteście teraz, co jest właśnie takie dosyć trudne i obciążające, a pomiędzy tym, co właśnie przychodzi, było już z Wami, w jaki sposób uczestniczyliście w tym. I teraz właśnie warto jest tą przeszłość przejrzeć, może obejrzeć album stary ze zdjęciami, może porozmawiać o tej przeszłości z bliskimi, może tam znajdziecie klucz do odpowiedzi na jakieś ważne dla Was pytanie. No, myślę, że tutaj są jakieś piękne możliwości, jakieś marzenia, które mogą się ziścić. Może to są właśnie jakieś marzenia z przeszłości. Może o czymś myślałyście i zapętliłyście się w czymś innym, a teraz okazuje się, że coś staje możliwe, coś do Was przychodzi. No, czuję tutaj bardzo ładną taką energię, w której będziecie szczęśliwi, będziecie się otwierać na coś, będziecie coś spełniać sobie, będziecie się z kimś dobrze czuć, spotykać, będziecie się właśnie z taką życzliwością. Tylko to właśnie dajcie sobie zauważyć, że to idzie do Was, że to jest dla Was. Nie wiem, co to konkretnie może też oznaczać dla każdego z Was osobna, no bo tutaj oczywiście w ogólnym czytaniu to jest tyle scenariuszy, tyle przychodzi mi do głowy rzeczy, że nie sposób jest to opowiedzieć, ale myślę, że to czytanie coś Wam pokazuje i myślę, że przed Wami są jakieś konkretne decyzje, jakieś wybory, których będziecie dokonywać. Więc kierujcie się sercem, kierujcie się tym, co Wam w duszy gra, bo to jest właśnie czas na serce. To jest właśnie słońce w rybach, to jest czas, żeby zaufać temu sercu. Być może dać przemówić jakimś wspomnieniom, które Was utorują, dobrze poprowadzą. I też przestroga, żeby więcej właśnie odpoczywać, zadbać o siebie, bo tutaj czuję jakieś takie przeciążenie, przepracowanie, więc bardzo uważajcie i zauważajcie, żeby nic nie przegapić. Wszystkiego dobrego, drogie byki, pięknej pełni. I proszę Was o jakiś znak w komentarzach, jak do Was to przemawia, na ile Wam to pomaga. Witajcie, drogie bliźnięta, na czytaniu na pełnię w Pannie.
które dla Was tutaj pokazuje bardzo takie eteryczne, ezoteryczne sytuacje. Tutaj karta spośród kart wyroczni mówi o snach, które będą obfitować w różne przekazy, znaki. To są takie być może sny będące jakąś wyrocznią. Tutaj może się rzeczywiście w Waszych snach pokazywać to, co będzie na jawie, bo czuję tutaj, że jest jakiś przewodnik, który Was prowadzi, który Was nakierowuje. Być może to jest cała drużyna światła. Jest tutaj eremita, właśnie taki, być może Wasz właśnie przewodnik, który Was prowadzi przez właśnie meandry tutaj na ziemi różnych przeszkód. Wytycza Wam swoim światłem drogę, dając Wam różne znaki, że właśnie idziecie dobrze. Tutaj jest też powiązanie z przodkami. Jest energia dwóch pentakli, która tutaj dla mnie jest wyraźnie pokazaniem tego, że tutaj budujecie taką harmonię w tym powiązaniu z własnymi korzeniami. Być może właśnie z tą taką bardzo też energią kobiecą, z linią kobiet, z matką, babcią, prababcią, które przekazują Wam, być może w snach, być może za pomocą znaków, jakieś ważne informacje. Jesteście ważną częścią swojego rodu, wykonujecie być może jakieś ważne zadanie, w którym będzie Wam pomagał Wasz ród. Będziecie korzystać z jakiejś mądrości, takiej wypracowanej przez pokolenia, którą macie zapisaną w każdej swojej komóreczce. I będziecie tego szukać w sobie. Jest energia właśnie czterech kielichów, która mówi o takim skupieniu, o takim właśnie poszukiwaniu, w wizjach, w medytacjach tego, czego poszukujecie. To jest dla Was to jest najbardziej chyba właśnie takie duchowe czytanie, tak jakbyście bardzo odczuwały słońce w rybach. Ten właśnie eter, to połączenie eteryczne ze wszystkimi wszystkimi. Wy bardzo odczuwacie na tym subtelnym poziomie, bardzo wchodzicie w to, bardzo jesteście wrażliwe, drogie bliźnięta. I teraz będą odkrycia, które Was na tej drodze, którą idziecie, bardzo tak osadzą, że będziecie wiedziały, że to wszystko, co się zdarzało dotąd, co się dzieje teraz, że to wszystko ma znaczenie, nawet jeżeli to były wydarzenia trudniejsze, bo tutaj ten eremita mówi mi o takiej drodze przez ciemność, podczas której wy zdobywacie do siebie zaufanie i widzicie swoje światło i nim potraficie się już teraz kierować i ufacie mu, ufacie sobie, to właśnie, że ta droga jest tym kierunkiem, jest tą słuszną drogą i wy coraz więcej na tej drodze, w tej wędrówce zauważacie. I to jest takie wyostrzenie tych nadzmysłów, żeby jeszcze więcej usłyszeć, jeszcze więcej uwidzieć. Myślę, że w jakiś sposób zaglądacie w przeszłość albo przodkowie uczestniczą w tej Waszej drodze. Tutaj jeśli chodzi właśnie o takie uzdrawianie, takie naprawianie czegoś, to myślę właśnie, że naprawiacie jakieś relacje z przodkami poprzez właśnie własne dokonania naprawy czegoś w sobie, że nie czekacie na coś, nie zawieszacie odpowiedzialności na kimś, tylko sami pracujecie ze sobą. I właśnie tutaj być może dla wielu z Was odpowiedź jest w snach. Klucz jest w tych Waszych wizjach.
bo bardzo mistyczny dla Was czas odkrywania czegoś w zaufaniu do wszystkiego, co napotykacie na swojej drodze. Wszystko jest rozmową, wszystko jest znakiem. I czuję też tutaj takie budowanie równowagi. Te dwa pentakle mówią o takiej równowadze właśnie też w sobie i w tym, co jest na zewnątrz Was. Tutaj jest jakaś taka ugoda, zgoda z kimś. Tutaj coś się równoważy poprzez to właśnie, że umiecie w sobie to zrównoważyć. To ta równowaga dzieje się też na zewnątrz Was. I tutaj też jest taka zmiana, że nie szukacie już w sobie ofiary, to znaczy nie sankcjonujecie tej ofiary bierności wobec losu, tylko właśnie sami poszukujecie, sami tworzycie, sami układacie i sami też to zdobywacie. Bo te dwa denary świadczą właśnie już o jakimś konkrecie, który na tej drodze Was w czymś utwierdza. To może być w naszym życiu coś bardzo konkretnego typu, nie wiem, porozumienie z kimś, ułożenie się z kimś, umowa jakaś, jakaś stałość, która wkracza w nasze życie. I to jest właśnie takie wsparcie rodowe, które też tutaj czuję, wsparcie rodziny. Ale najważniejsze jest to wsparcie, które dajecie sami sobie. Bo ja tutaj czuję właśnie taki stan medytacji, takie uwiarygodnienie w sobie tego eteru, tego niewidzialnego, tego irracjonalnego. Zaufanie, kompletne zaufanie sobie i pójście za tym, co wszechświat w ten sposób do nas mówi, co my sami do siebie mówimy. Bo to wszystko jest rozmowa, to jest rozpoznawanie siebie, rozpoznawanie swojej ścieżki. Myślę, że w jakiś sposób rozpoznanie swojego przeznaczenia. I czuję tutaj właśnie ten świat wewnętrzny jest przebogaty. On jest takim rajem, w który się zagłębiamy, zatapiamy i coraz bardziej nas to wciąga, pociąga i coraz bardziej jesteśmy w stanie czytać w tym, co widzimy, rozpoznawać siebie i konstrukcję w ogóle całego świata, wszechświata. Myślę, że to jest takie spojrzenie na wszystko od wewnątrz, z dużym zrozumieniem. I z dużą możliwością też przewidywania zdarzeń, słyszenia, jasnowidzenia, przewidywania właśnie wszystkiego, co może się wydarzyć, ale z taką oczywiście bardzo dobrą i czystą intencją. No myślę, że to wszystko może tak mało konkretnie, ale tak to tutaj dzisiaj widzę, tak to czytam. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób Was kierunkuje, Wam może jakoś pomaga. No, napiszcie mi w komentarzach, jak Wy to odbieracie, na ile to się sprawdza u Was, na ile jest dla Was. Wszystkiego dobrego. Drogie raki, witajcie na czytaniu na pełnię w pannie, która... Myślę, dla Was jest bardzo dobrym wydarzeniem, bardzo dobrym zdarzeniem. W ogóle jesteście wobec tej pełni, zwłaszcza ci urodzeni w pierwszej dekadzie swojego znaku. Jesteście w bardzo dobrym położeniu, w sekstylu do tej pełni, do księżyca. Więc tutaj dzieją się takie bardzo dobre rzeczy uczuciowo, właśnie tutaj w emocjach, coś się układa, coś się naprawia. No zresztą księżyc to jest Wasz opiekun. Tutaj myślę, że będą
przez ten trzeci dom, w którym jest księżyc, czyli dom komunikacji, dom bliźniąt, będziecie rozmawiać, będziecie mówić o uczuciach w sposób dużo bardziej otwarty niż kiedyś. I mówią mi o tym tutaj właśnie karty, tutaj król kielichów, który się pojawił u Was, to jest właśnie taka świadomość uczuć. To jest też energia pozwolenia sobie na uczucia, to jest też energia wybaczania, rozumienia. To są bardzo wysokie wibracje, które pozwalają Wam na otworzenie czakry serca. A przecież właśnie teraz Słońce weszło do ryb i ono na nas właśnie tak działa rozmiękczająco. My jesteśmy w bardziej romantycznych nastrojach, bardziej czujemy, współczujemy, współodczuwamy. I myślę, że Wy teraz zaczynacie cieszyć się tym, że czujecie. Już jest coraz mniej obaw, chociaż jeszcze tutaj są jakieś takie resztki, takiej walki ze sobą, takiego sabotażu może trochę, żeby czegoś nie zobaczyć do końca, żeby właśnie coś odsunąć, bo jest energia siedmiu buław, która właśnie jest taką samoobroną przed czymś, co jednak jest nieuniknione, bo tutaj jest też energia poukładania, energia właśnie równowagi, takiego spokoju wewnętrznego, dzięki temu właśnie, że zaufacie sobie i swoim uczuciom. I dotykacie też czegoś bardzo delikatnego w sobie, bardzo mięciutkiego. I to jest tak jak zapach róży, który tutaj właśnie pokazany jest na karcie z wyroczni, że właśnie czujecie ten zapach życia, tą delikatność, tą subtelność, że jesteście tak wrażliwi i tak otwarci już na to, że potraficie to wyczuć, to piękno, zauważyć to, co może jest takie nieuchwytne właśnie i eteryczne, ale jest czas taki eteryczny i właśnie poddajecie się temu. Myślę, że ulegniecie temu takiemu otwarciu, rozemocjonowaniu, poddacie się po prostu uczuciom. No może nie bez walki takiej wewnętrznej, ale myślę też, że te siedem buław oznacza danie sobie prawa do tego, żeby coś zrobić po swojemu. Właśnie według tego, co nam mówi nasze serce. Być może, że właśnie hamowaliście dotąd, drogie raki, coś w sobie, na coś sobie nie pozwalałyście, bo uznawałyście, że to może jest nierozsądne. A teraz dojdziecie do porozumienia sami ze sobą, bo tu jest właśnie ta energia tej równowagi, tej harmonii. Takiej harmonii wewnętrznej, takiego porozumienia się ze sobą. Tutaj płynie woda, tutaj właśnie jest przepływ, przepływ energii. Już nie ma tego zatrzymania, które było kiedyś. I myślę też, że jest działanie w kierunku, żeby właśnie, czy Wasza pasja, bo myślę, że tutaj energia w ogóle tworzenia jest bardzo na rzeczy. U wielu raków właśnie tutaj twórczość, wyobraźnia, właśnie pójście za tym takim głosem wewnętrznym, ta subtelność wrażeń, taka delikatność, która jest do uchwycenia tylko właśnie jak się jest w takim uniesieniu, w takim stanie właśnie zaufania sobie i zauważania wszystkiego, uważności wobec odczuć własnych. Wtedy jesteśmy też uważni na odczucia innych i tutaj czuję właśnie takich dużo pięknych, euforycznych momentów, właśnie powiązanych z własną kreatywnością, z twórczością, ale też takich bardzo uczuciowych, takich sytuacji właśnie, w których
będziecie sobie potwierdzać, że warto było otworzyć się na uczucia, na serce, na miłość, bo tutaj czuję właśnie miłość. Ten król, który tutaj siedzi na takim przepięknym tronie, takim starym drzewie, które oznacza właśnie trwałość, stałość, że to jest jakieś uczucie, które jest od dawna, które być może jest też trwałe, może ktoś wam podarowuje takie uczucie trwałe i jesteście w stanie temu komuś zaufać, wy ufacie sobie. No tutaj czuję właśnie takie porozumienie ze sobą, ze swoimi odczuciami i to wszystko jest właśnie takie bardzo delikatne, bardzo subtelne, ale bardzo namacalne też i walczycie o to i myślę, że tu wyraźnie płynie energia miłości, energia uczuć. Tu są takie uzdrowione emocje, bo właśnie o tym świadczy to poukładanie w tej równowadze, że tutaj dajecie przepływ tym uczuciom, już pozwalacie sobie je zobaczyć, pozwalacie sobie na nie i rzeczywiście coś się naprawia, coś się uzdrawia w waszych relacjach, bo wy uzdrawiacie coś w sobie, w waszych relacjach w ogóle wszelkich, nie tylko tych takich romantycznych, takich osobistych, ale też właśnie w takich relacjach w ogóle jako rodzice z dziećmi, w takich relacjach jako szefów ze swoimi podwładnymi, w relacjach właśnie jako wy podwładni wobec szefów. Tutaj się wszystko zaczyna tak bardziej klarować i układać. Tutaj jest dużo wdzięczności, dużo wybaczenia. To są bardzo dojrzałe emocje, bo wy jesteście bardziej poukładani ze sobą, bardziej też trwali, tacy stanowczy w obronie tych swoich uczuć. Trwali w tym sensie, że czujecie bezpieczeństwo w tej miłości, czujecie spełnienie, czujecie się po prostu szczęśliwi. I też myślę, właśnie patrząc na ten eliksir życia, widzę, że to jest właśnie takie zakwitanie, rozkwitanie czegoś, co już się zaczęło, być może dla wielu dawno temu, dla niektórych może coś, co dopiero rozkwita, ale to właśnie rozkwita. To ma szansę, żeby było też takie trwałe, takie z jednej strony takie poruszające, takie właśnie subtelne, delikatne, takie na wyższych poziomach nas poruszające, a z drugiej strony jest to właśnie takie spokojne, takie bezpieczne, takie dające nam poczucie bezpieczeństwa. Bardzo dobry czas, drogie raki. Mam nadzieję, że to czytanie w czymś was utwierdziło, o czymś was przekonało, czymś wam pomogło. Dajcie znać w komentarzach. Wszystkiego dobrego. Witajcie, drogie lwy, na czytaniu na pełnię w pannie, która jest takim czasem układania czegoś, naprawiania. Myślę, że dla was konstruowania czegoś bardzo po swojemu, bo jest tutaj energia imperatora, cesarza, który właśnie coś postanawia, właśnie stawia na swoim. Myślę, że to jest w ogóle coś bardzo miłego, fajnego, bo jest też energia trzech kielichów, czyli takiej radości, spotkania, czegoś, co jest gdzieś dalej od was, po co trzeba sięgnąć, może przejechać, podróżować, może przeprowadzić się, zmienić miejsce w przestrzeni, żeby po to właśnie sięgnąć, żeby to dostać. Jest tutaj bardzo piękna energia właśnie życiowej podróży, tego balonu, takiego właśnie przemieszczenia się, tak jakbyście się
gdzieś miał właśnie przeprowadzać? Może macie jakiś konstruktywny plan na temat waszej przyszłości? Może on właśnie powstał jeszcze właśnie w tym wodnikowym czasie, w tym słońcu w wodniku. I teraz na falach tej przyszłości, którą już macie jakąś zaplanowaną, rozmarzacie się o tym, co będzie. I tutaj właśnie widzę bardzo pozytywne energie właśnie wdrażania czegoś, uczenia się czegoś, bo sześć mieczy to jest oprócz właśnie tej przestrzenności, tego tranzytu w przestrzeni, która jak gdyby potwierdza ta pierwsza też energia, że tutaj wy coś przebudowujecie, przemeblowujecie, przemieszczacie się gdzieś, podróżujecie, więc myślicie może o podróży, uczycie się czegoś nowego w związku z tym, że coś zmieniacie, bo tutaj następuje jakaś zmiana i to jest bardzo pozytywna i radosna zmiana. Bo te trzy kielichy to jest właśnie taka wspólna radość. Dzielicie ją ze swoimi przyjaciółmi. To jest jakaś w ogóle piękna przyjaźń. I właśnie coś robicie po swojemu. Konstruujecie tą rzeczywistość po swojemu i wiecie, że od was zależy ta wasza przyszłość, ta wasza konstrukcja, ta wasza budowla. To przemeblowanie życia. Że to właśnie wy temu nadajecie kształt. Wy też określacie czas. Tutaj bardzo dużo zależy od was. Myślę też, że jeszcze tutaj mają wpływ te wodnikowe energie, czyli to wszystko, co się dzieje w wodniku. Czyli na przykład ta koniunkcja piękna 22 Marsa z Wenus, to połączenie pięknych energii, tej żeńskiej i męskiej, ten nowy cykl, który chodzą te dwie planety, dla was ma ogromne znaczenie. Być może coś przemeblowujecie w swoich relacjach i tutaj wy coś bardzo postanawiacie i tu wy ustanawiacie jakieś nowe reguły, prawa i te prawa, one coś regulują, one tworzą właśnie lepszą atmosferę. Być może wprowadzacie do swojego domu radość przez przyjaciół, których tam przyprowadzacie. Coś, organizujecie jakąś imprezę, nie wiem, coś jest dobrego, co wprowadza jakieś nowum, co przewietrza, bo ta energia sześciu mieczy jest taka powietrzna, właśnie taka lekka. I tutaj właśnie jest coś nowego, być może podejmujecie jakiś nowy temat w relacji, być może nowy problem, macie nowy pomysł na coś, być może właśnie jakaś podróż jest przed wami, planujecie coś, może ona teraz właśnie będzie się zadziewać, będzie miała miejsce, może teraz budujecie te plany, może marzycie o tym, żeby to się zmieniło na tyle właśnie, żebyście mogli ufając sobie wejść w jakieś nowe przestrzenie, nowe miejsca. Może postanawiacie być bardziej samodzielni w swoich pracach, w swoich zawodach, bo właśnie taki samodzielny i ustanawiający nowe prawa jest cesarz. Być może też poznajecie kogoś takiego, bardzo mocnego, kto pomaga wam w przeprowadzeniu jakiejś takiej rewolucji życiowej. Ja myślę, że już jesteście w trakcie jakiejś przemiany, że tutaj są jakieś plany, być może właśnie takie naprawdę poważne i długodystansowe, żeby właśnie to wasze życie zaczęło być takie bardziej jak chcecie, takie bardziej wasze, takie radosne, takie spełniające. Być może będziecie teraz właśnie bardziej towarzyscy, bo tutaj jest te trzy kielichy mówią o spotkaniach, o dzieleniu się radością z innymi. Może właśnie to nowe życie, ten nowy sposób na życie, nowa praca, być może nowy szef,
a być może Wy sami postanawiacie być swoim własnym szefem. Być może nowy ktoś w Waszym życiu wprowadza taką nową energię, a być może to jest Wasza energia właśnie takiego postanowienia, ustanowienia. Bardzo odważna, twórcza i taka pełna samostanowienia o sobie. Jesteście po prostu samodzielni i niezależni. No, myślę, że to była w ogóle wielka praca też ze sobą i nad sobą, żeby tutaj w tym czytaniu mogło zaistnieć tyle powietrza, tyle właśnie takiej świeżości i nowości. Jesteście chłonni na jakąś nową wiedzę. Tutaj właśnie organizujecie być może jakieś spotkania, dzielicie się czymś, jakąś swoją wiedzą z innymi. Tutaj jest dużo ruchu, dużo przemieszczania się, dużo jeżdżenia, ale też dużo radości. I myślę też, że czegoś bardzo konkretnego, bo cesarz też jest taką energią konkretu, że on ma plan i on go realizuje i też zawsze ten plan, który się realizuje, przynosi jakieś zyski. To jest energia stanowczości, decyzyjności, ale też efektów właśnie z tych postanowień, które się tak prężnie realizuje. Tutaj sądzę, że jesteście w ogóle entuzjastami jakiegoś tematu, jakiejś pasji. Myślę, że tutaj no bardzo też idziecie do przodu w czymś. Czuję tu właśnie no, taką przestrzeń i radość, i właśnie dzielenie się tą radością z kimś, z czymś. Dużo przyjaźni, dużo uśmiechu i dużo też nowego czegoś. Nowego miejsca, nowych miejsc być może. Praca w wielu miejscach to może być. To może być właśnie też zmiana miejsca do życia, bo to jest podróż życia. Może po prostu też spełnia Wam się coś, bo postanawiacie zrealizować wreszcie coś, o czym marzyłyście od dawna. I to właśnie postanowienie zaczyna nabierać już kształtów. Już tu coś zaczyna się realizować. No więc takie bardzo ciekawe czytanie. No jeśli chodzi właśnie, bo tak zaczęłam wątek ten właśnie marsowo wenusowy, że właśnie spotka się ten Mars z Wenus, bo tu właśnie mam energię Marsa w tym imperatorze, w tym cesarzu. Więc tutaj właśnie idąc za tym Marsem i za tym spotkaniem, za tą koniunkcją, myślę, że tu wkrótce pojawi się właśnie to spotkanie tej energii żeńskiej z męską. Być może mówię do kobiet, które są w tej chwili w takim układaniu, w tej energii męskiej, bo muszą być sprawcze. Ale właśnie za chwilę będą miały możliwość odkryć siebie w tej energii też żeńskiej, bo będą mogły się cieszyć tym efektem tego, co zrobiły. I właśnie spotkają też się z tą drugą osobą, która je w jakiś sposób może nie dopełni, ale ucieszy, uraduje. Tak będziecie się zaprzyjaźniać właśnie też z innymi ludźmi. Tutaj czuję właśnie gwar spotkania i śmiech. I być może, że wśród właśnie tych napotkanych nowych przyjaźni spotkacie kogoś szczególnego, bo ten cesarz to jest też bardzo taka konkretna być może osoba w Waszym życiu. Więc niech się dzieje pięknie. Mam nadzieję, że to czytanie w jakiś sposób Wam coś rozświetliło, coś wskazało, może w czymś pomogło. No na pewno jest to energia bardzo taka no, świetlista, radosna, wesoła, zmieniająca, ruchliwa, więc
No, tak się też uśmiecham, jak to czytam, więc mam nadzieję, że Wy też się uśmiechniecie i dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie, na ile to jest spójne z tym, co jest u Was w Waszych życiach. Wszystkiego dobrego, drogie lwy.